No, to jesteśmy. Miał po nas wyjść Ben Cartwright. To dziwne. Przecież nie możemy tak stać na ulicy. Oczywiście, że nie. Ktoś nam przyniesie bagaże. Może pan przynieść kufry? Kupiłeś wszystko? Jak coś ukradłeś, obedrę cię ze skóry. Było 10. O, właśnie. Masz rację, Marion. Ben Cartwright powinien był na nas czekać. Marion? To pańskie imię? Tak, a co? To imię dla kobiety. Myli się pan, jest różnica w pisowni. Tak? Prawidłowo napisane to jest męskie imię. Od 500 lat w Anglii. Tylko, że nie jesteśmy w Anglii. Nie ma powodu do awantur, my pana nie zaczepiamy. Wiesz pan, jakbyś wyglądał, gdybyś spróbował mnie zaczepić? Jest naprawdę niegrzeczny. Załatw się z nim, niby jak. Wiesz, jak to się robi, Marion? Chciałeś mnie spoliczkować? Oberwiesz za to, Cartwright. Może, Belcher, ale nie dzisiaj. Bardzo mi przykro. Nie spodziewałem się tego. Nie wszyscy tutaj są tacy. Lordzie Dunsford, jestem Adam Cartwright. Syn Bena? Tato czeka na nas na ranczu. Przepraszam za spóźnienie. Przedstawiam moją żonę, Lady Beatrice. Bardzo się cieszymy z podróży do Ameryki. Powóz czeka. Jedźmy. Bagaże dostarczą później. Występują To był niezapomniany wieczór, bo zaszczyciła nas pani swoją obecnością. Marion i ja nie zapomnimy tego serdecznego przyjęcia. Cieszymy się, że wreszcie mogliśmy panów odwiedzić. My również. Opowiadałem Beatrice o naszych przygodach sprzed lat w Luizjanie. Ben, pamiętasz tego kajuńskiego łowcę skór? Etienne'a. Zastawiał pułapki na wielkim terenie, który należał jeszcze do 6 ludzi. 2 razy w roku wjeżdżał z hukiem do Nowego Orleanu. Wtedy pan poznał tatę? Tak. To był mój pierwszy pobyt w Ameryce. Tato rzadko o tym opowiada. Miło jest wspominać. Mężczyźni to lubią. Kobiety też. Niestety muszę przerwać te wspomnienia. Rano jadę z Hossem po krowy. Tak. Pani wybaczy. Oczywiście. Mam nadzieję, że zostaną państwo dłużej. Dziękuję, Joe. Rzadko odwiedzają nas takie gołąbeczki. Gołąbeczki? W ustach Hossa to największy komplement. Dobranoc. Czasem czytam nowojorską gazetę. Szkoda, że nie byłem z tobą na polowaniu w Afryce. Przywiózł pan strzelby. Chętnie bym je obejrzał. Tak, chociaż nie wybieram się na polowanie. Nie mamy tu tygrysów ani słoni, ale można by się wybrać w góry. Może uda się ustrzelić pumę. Pumę? To nie to samo, co tygrys. Nie miałem w planie polowań.
Te amerykańskie pumy mogą się okazać interesujące. Jesteś jednym z najlepszych strzelców w Anglii. Porozmawiajcie o swoich trofeach, ja zaczerpnę świeżego powietrza. Pójdziesz ze mną? Z przyjemnością. Nie lekceważ naszych kuguarów. Nie znam waszych lwów górskich, czy jak je nazywasz, kuguarów. Są niebezpieczne, zwłaszcza kiedy wpadną w pułapkę. Jeszcze brandy? Poproszę. Gwiazdy tak jasno świecą. W Anglii świecą inaczej? Nie. Wydało mi się, że tu są jaśniejsze. W nieznanym miejscu wszystko wygląda inaczej. Podróżowałam z mężem po całym świecie. Widzieliśmy niezwykłe miejsca i niezwykłych ludzi. Tak naprawdę wszystko jest takie samo. Nie mogę się z tym zgodzić, pani. Nie nazywaj mnie tak. Od razu czuję się stara. Mów mi Beatrice. Ja też tak wolę. Ale nie wszystko jest takie samo. Mój mąż nigdy się nie zmienia. Może i dobrze. Ojciec bardzo go lubi. Twój ojciec go nie poślubił. Ja tak. Na przykład ten incydent rano. Mój mąż zawsze jest dżentelmenem. Nie przeciwstawił się nawet temu łobuzowi. Belcherowi. Nie wiadomo, co by się stało. Zjawiłem się w samą porę. Znam mojego męża. Nawet nie miał przy sobie broni. Nigdy by nie strzelił. Skąd wiesz? Nie mówmy o tym. Taka piękna noc. Nie przypuszczałam, że tak mi się spodoba Ameryka. Dziękuję, że rano nam pomogłeś. Adamie, przekonałem lorda Dunsforda, żeby pojechał z nami na polowanie. Miły człowiek z tego Bena. Jak ci się podoba? Bardzo. Jest uroczy. Wspaniała posiadłość. Tu mówią na to rancho. Ogromna. Ben ma wspaniałych synów. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Musiałaś mówić, jakim to jestem świetnym myśliwym? Przecież to prawda. Jesteśmy tu gośćmi. Znam Bena od lat. Zachowuj się stosownie. Zawsze się tak zachowuję, nad wyraz stosownie. Więc dlaczego uwodzisz młodego Cartwrighta? Jeśli to zrobiłam, dlaczego nie zareagowałeś? Belgijska. Tak, do polowania na duże koty, na przykład tygrysy. Nasze lwy górskie bywają naprawdę duże. Ilu będzie naganiaczy? To nie Afryka. Będzie nas dwóch plus człowiek od koni. Im nas mniej, tym lepiej. Nie rozumiem. Żeby zaskoczyć kuguara, musimy iść szybko i cicho. Zobaczy pan, na czym to polega. Będzie pan zadowolony. Nie przeszkadzam? To dla mnie przyjemność. Jak tam, mój drogi? Strzelby są w doskonałym stanie. Piękna broń. Mój skromny małżonek jest jednym z najlepszych myśliwych na świecie. Pochlebiasz mi. Tak mówią w Anglii. Postrzelaliśmy rano. To wspaniały strzelec, prawda? Dobrze, że nie mam w nim wroga. Dokąd pojedziecie? Chłopcy widzieli świeże ślady w okolicy góry Papoose. Dziwna nazwa. Gdzie jest ta góra? 2 dni jazdy na północ. Przenocujemy w górach. Kiedy wyruszycie? O świcie.
Masz wszystko? Tak. Nie mogę do niego mówić, Lordzie Dunsford. To brzmi jak świętokradztwo. Nazywaj go jak chcesz. Skoro mówię do twojego ojca, panie Cartwright, do niego mogę mówić, panie Dunsford. Albo w ogóle go nie nazywaj. Mów po prostu, hej ty. To by było niegrzeczne. W końcu jest gościem. Pomyślę o tym. Zobaczę, czy jego lordowska mość jest gotów. Dzień dobry. Wcześnie wstałaś. To jakaś niechrześcijańska godzina. Dla nas to środek dnia. Ładny strój. Nie widzimy tu tak ubranych kobiet. Pochlebca. Rozmawiam z damą, Lady Dunsford. Mówiłam ci, mam na imię Beatrice. Mówiłaś. Tylko trzy konie? Dla twojego męża, Whiteya, i dla mnie. Jadę z wami. To nie jest wyprawa dla kobiety. Zawsze towarzyszę mężowi na polowaniu. Byłam już w bardziej niebezpiecznych miejscach. Zapytaj go. Zapytam. Powiedziałam Adamowi, że chcę jechać z wami. Domyślił się pan? Nie zastanawiałem się nad tym. Podjęłam decyzję. Skoro tak, to dla niej nie pierwszyzna. To pańska żona. Osiadłaj czwartego konia. Witaj. Jestem tu przejazdem. Mój dom nie stoi przy głównej drodze. Widzę. Ale nie bardzo wiem, gdzie jest twój dom. Zabłądziłeś? Można tak powiedzieć. Skończył mi się tytoń. Sprzedasz mi? Nie handluję tytoniem, ale dam ci trochę. Potem kupisz sobie w mieście. Miły jesteś. Dziękuję. Zobaczymy, co ten głupiec tam ma. Do roboty. Dawaj to. Rano zaczniemy szukać tropu. Zmęczona? Owszem. Wiem, ostrzegałeś mnie. Gdzie jest góra Papus? Tam. Wygląda złowieszczo. Pomogę Whiteyowi. Rzuć mi szyszkę. Strzelałeś kiedyś do słonia? Nie. A do lwa? Afrykańskiego. Do krokodyla? W tym zakątku świata ich nie ma. A do niedźwiedzia grizzly albo kuguara? Tak. Dlaczego pytasz? Tak sobie myślałam. O czym? Jakbyś sobie poradził ze słoniem lub tygrysem? A jak sobie poradził Marion? Świetnie. Jak zawsze.
Ciekawe, czy Adam dopadł kuguara. To wnuk starego Kavanagha. Co mu jest? Chyba biegł. Dajmy mu wody. Chłopcze, słyszysz mnie? Dziadka zabili. Indianie. Indianie nie są na wojennej ścieżce. Plemiona nie. Belcher i jego banda? Adam widział Belchera, jak robił zakupy w Virginia City. Musiał pojechać na północ. Tam jest kilku samotnych osadników. A także Adam i Dunsford z żoną. Belcher ich zaatakuje? Jeśli jest w morderczym amoku. Ci bandyci są nieobliczalni. Jedź tam z Joe, szybko. Zajmę się chłopcem. Widziałem dużego. Podejdziemy go? Niech nasz gość strzela. Co robimy? Zajdę go od tyłu. Zacznie uciekać. Prosto na pana. Ty go wytropiłeś. Strzelaj. Jest pański. Co to dla ciebie? To tylko duży kot. Całkiem spory. Niech podejdzie blisko. Pani powinna się odsunąć. Niech pan posłucha, Lordzie. On będzie oszalał ze strachu. Musi pan celnie strzelić. Te koty nie znają litości. Jest. Strzelaj. Strzelaj. Czemu nie strzelasz? Strzelaj. Szkoda, lepszej szansy nie będzie. Pewnie się zastanawiasz, co się stało. Nie mówmy o tym. Czasem rozmowa pomaga. Wytłumaczę ci. Nie mogę się zmusić, żeby nacisnąć spust. Wystrzelić. Kiedy zwierzę podchodzi coraz bliżej, zawsze trzeba próbować. Każdy popełnia błędy. Tak samo było w Indiach, w Afryce. Było tak samo, rozumiesz? Prześpijmy się. Chciałbym z tobą porozmawiać. Trudno ci będzie to zrozumieć. Widziałem, jak ludziom palec drętwiał na spuście. Nawet jak celowali do jelenia. Rozmawiamy o mnie. O tym, co się dziś wydarzyło. To był pechowy dzień. Chodzi o coś więcej. Myślisz, że to kwestia odwagi?
Dajmy spokój. Każdy mężczyzna kiedyś musi nad tym się zastanowić. Nieważne, czy jest na wojnie, czy na zawodach. To zależy od pozycji społecznej? Nie. Brawura to przywilej młodości. Człowiek dojrzały dokonuje wyboru, ja albo tygrys. Dlaczego nadal polujesz? Niestety, kocham żonę. A ona kocha mężczyznę, którego kiedyś poślubiła, który od 5 lat nie istnieje. Adam? Marion i Whitey śpią. Zimno mi. Dorzucę do ognia. Nie, obudzisz ich. Już lepiej. Powinnaś leżeć obok męża. Widziałam, jak zastrzeliłeś kuguara. To było piękne. Zabijanie jest piękne? Za dużo mówisz. Traci pani czas, Lady Dunsford. Mam tracić czas z mężem? To przyjaciel mojego ojca, a więc i mój. Kierujesz się honorem. To nie najgorsza cecha. Bardzo chcesz zranić męża. Dlaczego? Masz mi to za złe? Oczywiście. Chciałaś jechać z nami. Wiedziałaś, co się stanie. Gdybyś kochała męża, zostałabyś w domu. Dlaczego tak ci zależy, żeby okrył się hańbą? Bo jest tchórzem. Ty nie wiesz, co to strach? Nie chcę być żoną tchórza. A może za wszelką cenę pielęgnujesz jego obraz sprzed lat? Obraz, który sama stworzyłaś. Filozof z ciebie. Mój przyjaciel Marion. Znów się spotykamy. Adam? Jak ręka? Dzięki za temblak. Nie zbliżajcie się do siebie. Głodny? Jedz. Nareszcie. Nie smakuje? Ugotuj to porządnie. Z solą.
Dziwny osobnik. To bandyta. Parszywy złodziej i renegat. Mamy jakieś szanse? Belcher i ci Indianie dawno powinni wisieć. Zabiją nas bez wahania. Gdybyśmy mieli broń? Jaką? Belcher zabrał broń i mnie, i tobie. Schował ją w jaskini. Nie ufa nawet tym swoim Indianom. Jest pewny siebie. A czego ma się obawiać? Ty, Ruda. Mówisz do mnie? A kto tu jest Rudy? Umiesz gotować? Niezbyt dobrze. Masz szansę się wykazać. I to już. Jesteś kulturalna. Masz wyszukany gust. Zrób mi coś do jedzenia. Ruszaj się. Niech pan spróbuje. Krwiste ze szczyptą soli. Lepsze? Smakuje? Nie bądź zuchwała. Nie żyje. Belcher. To się stało w nocy. Nie rozpalili ogniska do śniadania. Może Adam i Dunsfordowie uciekli. Albo Belcher kazał im jechać ze sobą. Gdyby ich zabił, zostawiłby ich tutaj. Po co mu oni? Z Belcherem nigdy nic nie wiadomo. Rozejrzyjmy się. Joe? Indiańskie konie. A tu ślady koni Adama. Pojechali tam. Wszyscy. Na koniach byli jeźdźcy. Więc może żyją. Żyli, kiedy stąd odjeżdżali. Musimy pochować White'a. Tak. Bydle. Każe ci pracować jak niewolnicy. Traktuje kobiety po swojemu. Może nie rzucaj mu się w oczy. Myślisz, że nie zwróci na mnie uwagi? Mogę się przysiąść? Co chcesz z nami zrobić? Mógłbym was zabić, ale jesteście żyłą złota. Jeszcze nie wiem, jak ją wyeksploatować. Mój ojciec i bracia z ludźmi z Ponderosy są już na naszym tropie. Dopadną cię i rozerwą na strzępy. Jak się zbliżą, skończycie jako pożywienie dla sępów. Wiem, jak ty skończysz. Na stryczku. Sępy się ucieszą. Mam dobre serce. Nie każę mu cię zastrzelić. Bić rannego, ty bydlaku.
Wielka dama. Bydlak czy nie, to mój obóz. Rób, co ci każę, bo inaczej cię zabiję. Nie boję się ciebie. Nie? Prawdziwa z ciebie kocica. Lubię takie drapieżne kobiety. Zabieraj łapy. Dobrze. Nie złość się. Na pewno się dogadamy. Czyżby? Tak. Rozumiemy się. Oboje wiemy, co to znaczy mieć odwagę i jej nie mieć. Jak mogłaś wyjść za kogoś takiego? Może zjawiłem się po to, żeby zaprosić cię do wspólnej zabawy. Nie pójdziesz z nim. Ty byś mu odmówił? Siadaj. Kobieto? Wołałeś mnie? Dawaj whisky. Napij się. Nie będzie mi smakować. Nie smakuj, tylko pij. Polubisz ten trunek. Masz jakoś na imię? Beatrice. Podoba mi się. Znałem w St. Louis dziewczynę, która się tak nazywała. Ale gdzie tam jej do ciebie? Masz na mnie oko od samego początku, co? Polubimy się. Napijmy się jeszcze. Można się z nim dogadać? Słyszałeś, znalazł żyłę złota. Teraz będzie ją eksploatował. Chce pieniędzy? Między innymi. Ile może zażądać? Tyle, ile jest jego zdaniem warta twoja żona. Przestańcie, głupki. Porozmawiam z nim. To dobry moment? Teraz jest pewnie w świetnym humorze, bo pokazał, kto tu rządzi. To wizyta towarzyska? Nie. Wiesz już, jak będziesz eksploatował żyłę złota? Masz jakiś pomysł? Może. Dunsford da ci 10 tysięcy dolarów, jeśli wypuścisz jego i jego żonę. Nie ma przy sobie takiej sumy. Gwarantuję, że dostaniesz pieniądze. Niby jak. Niech jadą do Ponderosy. Mój ojciec wyśle ci pieniądze. Ja zostanę jako zakładnik. Adam Cartwright, najmądrzejszy na świecie. Nie mówiłeś, że zostaniesz. Chcesz zastawić na mnie pułapkę? Nie dam się wytropić Cartwrightowi i jego ludziom.
Pomyślę. Nie odrzucisz takiej propozycji. Niby dlaczego? Mogę zabić ciebie i Marionę w każdej chwili. I zapomnieć o całej sprawie. A moja żona? Martwisz się o tę śliczną kotkę? Może zostanie moją skło. Będę dla niej dobry. Myślisz, że uszłoby ci to płazem? Stale robię takie rzeczy. Jak zabiorę komuś konia, jest mój. Zabiorę rewolwer, jest mój. Zabiorę kobietę, jest moja. Praktyczne podejście do życia, chyba złodziejskie. To nie jest pańska sprawa. To moja sprawa. Jesteś moją żoną i będziesz nią, dopóki żyję. Przekonajmy się. Bijmy się o ten nóż. Ten, kto go zdobędzie, może go użyć. I weźmie sobie kobietę. Zniknęli. Zatarli za sobą ślady. To znaczy, że obozują niedaleko. Tak. Zostawmy tu konie. Przestraszyłeś mnie. Podobała ci się wczorajsza zabawa? Bardzo. Ja i twój mąż nie zostaliśmy zaproszeni. Pan Belcher nie miał ochoty zapraszać więcej gości. Nie będę rozpaczał z tego powodu. Łatwo potępiać człowieka, który jest inny niż ty. On nie jest romantycznym rozbójnikiem. Wiem, że jest prostakiem. Ale wczoraj coś zaproponował i ani ty, ani Marion nie skorzystaliście z okazji. Nóż nadal jest tam, gdzie go zostawił. Ten nóż cię fascynuje. Co mam zrobić? Twój mąż może zrobić głupstwo i zgodzić się na tę walkę. To na mnie grozi. Chyba, że powiesz mu, żeby tego nie robił. On mnie nie kocha. Kocha cię. Bardzo. Więc dlaczego o mnie nie walczy? Chcesz, żeby zginął? Nie ma szans z Belcherem. Nie podejmie wyzwania. Wszystkiego się boi. Z Kuguarem miał szansę wygrać. Mógł go zabić. Bez wysiłku. Skąd wiesz, ile wysiłku go kosztuje zabijanie? Chcę, żeby to zrobił. I tyle. Zasługujesz na kogoś takiego jak Belcher. On by nie unikał walki. A gdyby Marion zginął w tej walce, co byś wtedy czuła? Myślisz, że teraz nienawidzę Mariona? Nie. Ale wyszłam za kogoś innego. Chcę, żeby był mężczyzną. Dla jego dobra. Nie myślę tylko o sobie. Belcher potrafi zacierać ślady. Nauczył się tego od Indian. Pamiętasz tę jaskinię, którą znaleźliśmy z tatą? Jest za tym wąwozem. Może Belcher tam się ukrył. Sprawdźmy. Co tak siedzisz? Idź po drewno. Rusz się. Myślałem, że przyjdziesz do mnie rano w sprawie noża. To nie była uczciwa propozycja? A moja propozycja? Pieniądze? Ile to było? 10 000. Tylko tyle jest dla ciebie warta? Taka piękna kobieta? W życiu nie widziałeś takiej sumy.
To prawda. Ale ona jest warta więcej. Będziesz się targował? Gdzieżbym śmiał? Więc zawrzyjmy umowę. Jeszcze nie. Nie to, żebym nie wierzył dżentelmenowi z Anglii, ale robiąc interesy, człowiek musi się zabezpieczyć. Gdyby moim zakładnikiem został Cartwright, to by mnie przed niczym nie chroniło. Dopadliby mnie ludzie z Ponderosy. To twój problem. Twój też. Dlaczego? Wyślę Adama do domu, a zatrzymam tu twoją żonę. Nie wyjadę stąd bez żony. Rozumiem. Przyznam ci się, że nie potrafię żyć bez kobiety. Mam teraz Beatrice i tę drugą. To za dużo. Skoro wziąłem twoją kobietę, dam ci moją. Tę starą skło. To uczciwa wymiana. Chyba nie sądzisz, że na to odpowiem. Jeśli jej nie chcesz, będę musiał ją zabić. I tyle. Romantyk z ciebie. Indianka jest zazdrosna, a jak zobaczy nową białą skło, może się zdenerwować. To uczciwa propozycja. Wszyscy skorzystają. Zastanów się. Adam, co mam zrobić względem Beatrice? A co chcesz zrobić? Mam się bić z Belcherem? W walce na pięści nie masz z nim szans. Jest wyższy, cięższy, ma za sobą wiele bijatek. Co proponujesz? Może ja spróbuję. Ja mam podjąć decyzję. Każdy człowiek ma określone możliwości. Możliwości. O to tylko chodzi. Jak to? Chyba nie do końca mnie rozumiesz. Ja nie boję się śmierci. A czego? Gdybym miał pewność, że w ostatniej chwili się nie zatrzymam, nie zacznę uciekać. Zawarłem umowę z twoim mężem. Jaką umowę? Wymieniłem cię na Indiankę Tomę. Ty zostaniesz tutaj, a on odjedzie sobie z nią. Nieźle, co? Lubię, jak moja kobieta walczy, ale tylko trochę. Zapamiętaj jedno. Masz mnie słuchać, bo inaczej cię zabiję. Przestań. Marion, nie wiedziałem, że się odważysz. Poderżnę ci gardło. Beatrice, na ziemię. Stój. Rzuć to.
W porządku? Teraz tak. Załatwiłeś Belchera. Pewnie. Nie sam. Nieźle nam poszło, co? Tak. Całkiem nieźle. Hopsing przysyła zupę. Marian czuje się o wiele lepiej. To świetnie. Dziękuję. Wejdź, ucieszę się. Masz gościa. Pojedziemy na polowanie? Mam już chyba dość polowań. Ja też. Teraz wiem, że człowiek jest ważniejszy od tygrysa. Kiedy to zrozumiałaś? Wtedy w górach. Kiedy on przyłożył ci nóż do szyi, poczułaś, co to strach. Człowiek, który nie cierpi przemocy, był gotów oddać życie za to, co kocha. Lady Dunsford, proszę zawsze o tym pamiętać.